TVP znowu na językach. Wyśmiewają udawany wypadek, w nawet operator wiedział, że trzeba kadr zmienić. Bolesna wpadka w TVP. Udawali nawet wypadek? Podczas porannego wydania Pogody. Dziennikarz TVP Info chciał przestrzec widzów stacji przed oblodzonymi chodnikami. W tym celu nie tylko wystąpił tuż przed przystankiem autobusowym, ale także ustawił się w pobliżu wyjątkowo zaśnieżonej i zamarzniętej ścieżki. Jakby tego było mało, los chciał, że akurat przechodził tamtędy mężczyzna, który dziwnym trafem poślizgnął się i pokracznie upadł na ziemię. Tym bardziej zadziwić mógł fakt, że wypadek przechodnia w pełnej krasie uchwyciła kamera, której kadr przygotowano na długo przed tym, zanim wspomniany człowiek pojawił się w zasięgu wzroku. Wszystko wyglądało tak, jakby sytuacja była niczym więcej jak jedynie mało wprawną, choć specjalnie przygotowaną inscenizacją. Ten teatrzyk zarejestrował jeden z gorliwych widzów. Wideo z tej wpadki stało się hitem sieci. Internauci nie mogli przejść obojętnie wobec idiotycznej sceny, którą ujrzeli na ekranach swoich telewizorów o poranku. Twitter zawrzał od wybrednych komentarzy. Naturalnie wyglądała śmierć mostowiek w kartonach. Pięknie wyreżyserowane. Nawet operator wiedział, że trzeba kadr zmienić. Muszą ich wysłać na doszkolenie. Coś kiepsko upadają. Do pracy dojdzie. Do budynku TVP nie jest tak daleko, komentują internauci. O hucznej wigilii pracowników TVP z Opola słyszał już prawie każdy. Z pozoru przyjemna firmowa impreza zakończyła się w prawdziwie dramatyczny sposób. Upojeni alkoholem pracownicy skoczyli sobie do gardeł, w ruch poszły pięści, polała się krew. Przerażony personel hotelowy nie mógł patrzeć na to wszystko z założonymi rękami i wezwał policję. Pracownicy służb wylegitymowali wszystkich obecnych, ale nic więcej nie zdziałali. Ponieważ ostatecznie żaden z awanturników nie zgłaszał zastrzeżeń, a poszkodowany odmówił badań i hospitalizacji. Prezes TVP musiał więc interweniować, by posprzątać bałagan zrobiony przez swoich podopiecznych. Mateusz Matyszkowicz wprowadził więc kilka zakazów, które pozwolą mu utrzymać dyrektorów stacji w ryzach. Zarząd Telewizji Polskiej polecił dyrektorom w TVP, aby zaprzestali organizacji spotkań świątecznych poza siedzibą spółki. Zakaz dotyczy także spożywania alkoholu podczas świątecznych spotkań w firmie. Decyzja ta dotyczy zarówno oddziałów, jak i centrali. Oczekuje się od spółki skromności i racjonalności, napisała spółka w wydanym w poniedziałek wieczorem komunikacie.